Cześć, z tej strony Anna Sarowa, trenerka zdrowia. Witajcie serdecznie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Zapraszam Was na kolejną dawkę nowych pytań i odpowiedzi. Zaczynamy od pytania od Jolanty. Hej Asiu, uwielbiam serię Keto Q&A i Twoje odpowiedzi, zawsze przedstawione w interesujący i przystępny sposób. Bardzo Ci za to dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie, Jolanta. Sama jestem na keto od prawie 2 lat i bardzo interesuje mnie tematyka diet low carb i biohackingu na nasze zdrowie. Czy podzielisz się proszę źródłami, z których najczęściej czerpiesz wiedzę, z którą się z nami dzielisz? Pozdrowionka. Droga Jolanto, tych źródeł jest naprawdę dużo i ja na początku jakby korzystałam z książek dostępnych na rynku, teraz już większość chyba książek dotyczących keto mam przeczytane, a niektóre nowe, które są takie basicowe, to jakby nie wszystkie pozycje czytam, bo jednak te tematy też się w większości powtarzają, natomiast na pewno też korzystam ze źródeł naukowych i tutaj na pewno PubMed jest takim miejscem chyba najbardziej znanym, gdzie po prostu pojawiają się różnego rodzaju badania naukowe i ja nie czytam tylko tych dotyczących diety ketogenicznej, bo chcę mieć jakby, mam więcej tematów, które mnie po pierwsze interesują, a po drugie warto też czytać czasem takie badania dotyczące zupełnie odmiennych rzeczy, żeby nie być jakby obojętnym na pozostałe tematy, nawet z którymi się możemy nie zgadzać, bo wtedy idziemy tak mocno jednokierunkowo i tutaj łatwo o jakąś taką, powiedziałabym, indoktrynację wtedy. To nie jest tak, że dieta keto jest jedynym słusznym sposobem żywienia i nigdy tego nie powiedziałam i jakby zależy mi na tym, żeby mieć szersze spojrzenie na różne tematy. Także PubMed i badania naukowe różnego rodzaju to na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o takie osoby, którym ufam w temacie żywienia niskowęglowodanowego, to jest na pewno dr Eric Westman. Oczywiście nie te osoby, które Wam wymienię, nie ze wszystkim się u nich zgadzam i wiadomo, że każdy jakieś tam ma swoje zdanie i kierują nim troszeczkę inne rzeczy, ale na pewno też dr Dominik D'Agostino, dr Thomas Seyfried, Jeff Wolek, Stefan Fini, Peter Attia, bardzo lubię Bena Greenfielda, szczególnie tutaj w temacie biohackingu, natomiast on też jakby jest w ketozie praktycznie przez cały czas. Mark Sisson ostatnio wydał też bardzo fajną książkę. Także to są takie źródła, i czasem jakieś takie bardziej popularno-naukowe artykuły, ale też oparte o badania typu na przykład ketogenic, strona ketogenic.com. Jak widzicie, to są głównie źródła w języku angielskim i głównie raczej anglojęzyczne materiały i opracowania czytam, mniej polskie, bo też dużo mniej jakby tutaj polskich jest na rynku. No i jeżeli chodzi o badania, to też jakby nie oszukujmy się, w Polsce tak dużo jeszcze się tej ketozy nie bada, chociaż nie chciałabym tutaj wyjść na jakąś totalnie osobę, która nie docenia naszego rynku, bo myślę, że i tak dużo dobrych rzeczy się dzieje i mam nadzieję, że będzie działo się jeszcze więcej. Przechodzimy do kolejnego pytania. Moni. Ja mam pytanie odnośnie progesteronu. Czy keto może go obniżać? W październiku robiłam ponowną ketoadaptację i zauważyłam, że teraz bardzo wydłużyła mi się pierwsza faza, natomiast znacznie skróciła się druga. Pierwszy cykl listopad-grudzień. Czy to może być jakaś krótkotrwała anomalia związana z adaptacją? Czy może popełniam jakiś błąd w keto? Bardzo dziękuję za to, co Pani robi dla nas przez Keto Q&A i Keto Wtorki. Ma Pani ogromną wiedzę. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia dla małej Nelly. Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o gospodarkę hormonalną kobiet, to rzeczywiście już miałam wiele takich zapytań od kobiet, może wiele, na pewno kilkanaście, kilkadziesiąt może, że ktoś pisał, że nie ma miesiączki, będąc na ketoadaptacji, albo ma opóźnioną, albo ma wcześniej i jakby rzeczywiście czasem to się jedno z drugim po części łączy, ale nie, według mnie nie jest to takie przyczynowo-skutkowe, taka zupełnie czysta przyczynowo-skutkowa relacja, bo wiele osób przechodzi ketoadaptację i nie ma żadnych problemów, mówię o kobietach, tutaj z cyklem hormonalnym.
najczęściej to, co może być problematyczne, to zbyt mała podaż kalorii. I to się nieraz wiąże z ketoadaptacją, że ktoś przechodzi na keto i je tego znacznie mniej, bo na przykład nie jest głodny, no bo się mu obniża grelina, i bardziej sama za mała kaloryczność diety niż żywienie ketogeniczne może powodować takie problemy. Poza tym, nie będę się też powtarzać, bo już w kilku keto Q&A o tym mówiłam, ale zbyt mała podaż węglowodanów u niektórych kobiet może również niekoniecznie optymalnie wpływać na gospodarkę hormonalną, szczególnie płciową, chociaż nie tylko. Więc ja ogólnie zalecam wyższe poziomy węglowodanów u kobiet, które mają problemy hormonalne, i ogólnie wydaje mi się, że jestem jedną z osób, które raczej promują wyższe węglowodany niż takie mega niskie na diecie ketogenicznej. Także to jest druga sprawa, że no pytanie, ile tych węglowodanów u Ciebie na ketoadaptacji jest i ile kalorii u Ciebie na adaptacji jest i czy nie ma jakichś niedoborów po prostu pokarmowych, czy to wszystko jest optymalne. Bo ja, prowadząc moje podopieczne, chyba mi się nie zdarzyło, żeby któraś na przykład straciła miesiączkę. Kolejna sprawa, że czasem, jeżeli właśnie są jakieś tutaj wyzwania, to rzeczywiście na samym początku niektórych osób takie rzeczy mogą się zdarzyć, jak na przykład brak okresu albo wcześniej, później, ale zazwyczaj w ciągu kilku miesięcy to też się reguluje. Także tutaj bym po prostu się obserwowała i no i ewentualnie właśnie dopasowała te rzeczy, o których mówię. Też były już wcześniejsze filmy, więc możesz do nich sięgnąć. Alicja. Jaki glukometr mierzy poziom cukru i poziom ciał ketonowych? I tutaj Alicji już bardzo fajnie dwie osoby odpowiedziały. Natomiast myślę, że warto to powiedzieć na forum, bo osoby nowe zaczynają szukać, a wcale nie ma tak szerokiego wyboru. W Polsce możemy kupić sobie glukometr firmy Abbott, czyli Xido Neo. I to jest taki, który ja już od wielu lat posiadam. I on mierzy zarówno poziom ciał ketonowych, jak i naszej glukozy. Natomiast też już teraz tutaj w Europie jest dystrybuowany i można kupić na stronie jakby polskiej, powiedzmy, glukometr Keto Mojo, i on może na początku jest ten zestaw startowy jakby ciut droższy, ale oni mają tańsze znowu paski do mierzenia ciał ketonowych, jeżeli właśnie kupimy je w zestawie. Także jeżeli ktoś chce, przynajmniej w tym momencie, kiedy to nagrywam, jeżeli ktoś chce tak długofalowo do tego podejść i rzeczywiście na przykład regularnie, nie wiem, co tydzień mierzyć sobie poziom ciał ketonowych, to wydaje mi się, że tańszym rozwiązaniem będzie Keto Mojo. Ale obydwa te glukometry wiem, że są dobre, sprawdzone i spokojnie możecie po nie sięgnąć. I ostatnie pytanie od Zixis. Sweksi. Nie wiem, jak to inaczej przeczytać, ale myślę, że będziesz wiedzieć, że to od Ciebie. Jestem trzeci tydzień na keto po 3 tygodniach wcześniejszego postu Dąbrowskiej. Nie ciągnie mnie do słodkiego, natomiast zasypiam, jak kładę dzieci wieczorem, śpię jak kamień, a rano nie chce mi się wstać, mogłabym spać dalej. Parę razy z rana przy wstawaniu z łóżka miałam zawroty głowy w nocy, częste skurcze w łydkach pomimo brania magnezu i picia octu jabłkowego. Więc tak, jeżeli chodzi o sen, to na początku adaptacji, no u Ciebie to jest trzeci tydzień, i jeszcze zakładając, że byłaś na poście dr Dąbrowskiej, który potrafi zubożyć nasze zasoby, jeżeli chodzi o składniki mineralne czy witaminy, może być tak, że po prostu masz niedobory. I dlatego jest ta obniżona energia. Jeżeli nie weszłaś jeszcze optymalnie jakby w stan ketozy i Twój organizm nie potrafi produkować i przede wszystkim zużywać jakby optymalnie ciał ketonowych, to po prostu może to być to, że jakby dużo śpisz, może świadczyć o tym, że no, potrzebujesz więcej tej regeneracji i odpoczynku, bo nie masz aż tyle energii. Zazwyczaj, jeżeli ten proces ketoadaptacji przebiega pomyślnie, to później wręcz tej energii niektóre osoby przez kolejne miesiące mają tak dużo, że śpią na przykład godzinę, dwie, trzy krócej i wybudzają się nad ranem, bo mają aż tyle energii, że ich nosi. I często jakby to jest właśnie w ten sposób, że nawet jeżeli bardziej nam się chce spać na początku, to potem to się zmienia. Co prawda, no 3 tygodnie na ketoadaptacji to też nie jest już krótki okres czasu, ale być może jest to właśnie połączone z tą obniżoną energią życiową spowodowaną pewnymi niedoborami jeszcze wcześniejszego postu. To już nam razem daje 6 tygodni. No też pytanie, na ile zbilansowany rzeczywiście jest ta ketoadaptacja, bo wiemy, że to temat rzeka. Natomiast jeszcze odnosząc się do tych zawrotów Twojej głowy i skurcze w łydkach, bo napisałaś, że bierzesz magnez i pijesz ocet jabłkowy. No branie samego magnezu
magnezu może nie być wystarczające. Skurcze bardzo często są związane z niedoborami potasu i ten potas rzeczywiście powinniśmy na ketoadaptacji suplementować. Może to być też niedobór sodu, więc tutaj sód, przynajmniej z elektrolitów sód, potas i magnez, i to w większych zazwyczaj ilościach niż nawet takie zalecane, bo rekomendowane ilości elektrolitów suplementowanych dla osób na diecie ketogenicznej są wyższe niż te rekomendowane normalnie, więc ja bym po prostu podniosła spożycie elektrolitów, a zawroty głowy mogą być związane ewentualnie, tylko nie wiem, czy to u Ciebie występuje, to by trzeba sprawdzić glukometrem. Może to też wystąpić przy hipoglikemii reaktywnej. Osoby, które przechodzą na dietę ketogeniczną, a miały problem z gospodarką cukrową, mogą na początku mieć właśnie, wpadać w tą hipoglikemię reaktywną, czyli bardzo spada im poziom glukozy, no a jeszcze nie wytwarzają albo nie zużywają optymalnie ciał ketonowych i stąd te zawroty głowy. Więc to trzeba sprawdzić. Jeżeli tak jest, to zazwyczaj po pierwsze, to już po zaadaptowaniu się mija, ale też no, warto tutaj po prostu czasem podnieść poziom węglowodanów, które spożywamy w ciągu dnia i troszeczkę spokojniej, wolniej jakby sobie w tą ketozę wejść. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam za tydzień na kolejną porcję pytań i odpowiedzi. Pozdrawiam ciepło, cześć!